Dzień dobry, Reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Lecimy właśnie na stary rynek w Toruniu, gdzie odbywa się jarmark bożonarodzeniowy. Takie zaskoczenie. Zabieramy was na kolejne jarmarki. Jeszcze za mało w tym roku. Nasz czwarty jarmark w tym sezonie. Lecimy sprawdzić, jak się spisał Toruń, ale z tego co widzimy po dekoracjach świątecznych na ulicach, to będzie pięknie. Ale słychać jakiś fajny koncert, więc zaraz tam lecimy. Ale uwaga, uwaga, zatrzymajmy się na chwilę przy choince jeszcze. Jest wielka, naprawdę duża. Tuż obok Kopernika i tańczącego elfa, który jest atrakcją lokalną. Jest dzisiaj atrakcją. Tuż przy Mikołaju z reniferami. Skutecznie. Idziemy, idziemy, robimy sobie zdjęcia i lecimy zaraz na koncert. Właśnie podjechała taka piękna ciuchcia. Państwo chyba sobie tutaj wsiadają. Zaraz będzie odjazd. Jaka lokomotywa! Jak nasz kalendarz adwentowy! Western teraz! Będę gonił elf konią. Chyba się go nie boją. Pięknie! Prawie powstrzymałeś ten pociąg. Podczepiliśmy się pod trasę kolejki i trafiliśmy na toruński jarmark bożonarodzeniowy, który jest przepiękny. Tam ciuchcia, tu samolot, ale ten Mikołaj mobilny jest. Lecimy, życzymy oczywiście wesołych świąt wszystkim i wchodzimy na teren jarmarku. Musi mieć samolot, żeby latać po tych wszystkich jarmarkach. No tak, tyle jest fajnych miast, pełnych jarmarków. Jacie, koncert nas próbuje zagłuszyć. Jacie, no zaraz lecimy i wszystko w takim piernikowym stylu, ale tutaj jeszcze z żurawinką można wziąć sobie takiego oscypka pięknego. Wspaniale, wspaniale. Coś innego zjeść, ewentualnie. Pierniki świąteczne! No po to przyjechaliśmy do Torunia w końcu. Kurczę, inne chatki już się schowały. Okej, czyli jarmark warto odwiedzić wcześniejszą porą, ale pierniki tutaj myślę całodobowo stacjonują. W końcu to Toruń. Jest taki syrop piernikowy i pani powiedziała, że go można i do kawy, i do naleśników, i do ciastek, i do herbaty. I się zastanawiam właśnie, czy takiej pamiątki nie przywieźć. Wiesz, jedna pamiątka, raz nie zawsze. Jedna? No dobra, dziękuję. Nie ma już. No co to by były za jarmarki świąteczne, proszę państwa, bez grzanego wina, no właśnie. Tak, bo cudowne akurat na taki chłód jest idealny. Wymarzyło mi się coś piernikowego, ale tym syropem na dłużej wystarczy, a taki piernik zaraz... No tak, to by zniknął jeszcze w drodze pewnie. Niby może długo leżeć, ale nie oszukujmy, że to leży długo. Przy bramie świątecznej wszystkiego dobrego. Tak więc wyrwał się ten elf pospiesznie, żeby wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia. No, prawie wyszło.
Tutaj jest nieco mniejsza choinka. Przy scenie renifery z wielkimi saniami, w których można sobie robić zdjęcia. I sporo jest takich właśnie miejsc na fotki. Oho, już się rozkręcił. Uciekamy, uciekamy. Jest też niedźwiedź. Drzewka są pięknie przystrojone. No i prawdopodobnie jest też wiele interesujących straganów, ale tego już się dzisiaj nie dowiemy. Niestety przyjechaliśmy za późno. Ja wiem, jest chyba 20. Około 20. Już tu się wszyscy sprzątnęli. Reniferku, dzień doberek. Jest taki piękny renifer, sobie na środku stoi przy drzewkach. Gdzieś mnie... O, widzę swoją ekipę, dobrze. Nie zgubiłam się tak całkowicie, tylko tak troszkę. Mknę na koniec alejki, bo widzę, że tu jest jakieś inne wejście od drugiej strony. Tu jeszcze jakieś stragany. Sery spod hala. Samochód. Jest piękny anioł oświetlony. O, tutaj pani ma jeszcze pościele. O, tutaj cała wystawka jest Mikołaj, takie żołnierzyki, zaraz się obrócimy. No i kolejne uliczki ozdobione pięknie, świątecznie. Bierzemy zakręt. O, i z drugiej strony obeszliśmy choineczkę, tam byliśmy wcześniej. Czyli rynek już okrążyliśmy i kolejne piękne wyjście. Wyjście! Jakieś elfy się tu pojawiły przy Mikołaju. Zaglądają do worka, czy ma prezenty. No pięknie, pięknie, pięknie. A tu ten renifer coś taki, Rafał, do ciebie podobny nawet. Zobacz. Taki piękny jarmark. Zerknęłam jeszcze na harmonogram wydarzeń i... Aha. I sporo się tutaj dzieje. Też na Mikołajki było osobne wydarzenie. Także warto śledzić kalendarium wydarzeń jarmarku toruńskiego. Bo za chwilę chyba się rozpoczyna kolejny koncert. Nam już pada bateria w aparacie, więc tak na szybko, w razie czego żegnamy się. Dziękujemy pięknie, że byliście z nami. Zapraszamy do odkrywania kolejnych jarmarków. Do śledzenia już zadań na Instagramie. Do kliknięcia łapki w górę pod filmem. I jak zawsze, do zobaczenia jutro albo na kolejnym jarmarku. Albo świątecznym, tak, gdzieś w Polsce, kto wie. Pa!